To była bardzo ciężka próba dla Lotto Teamu, czyli duetu Martin Kaczmarski, Bartłomiej Boba. Ostatni etap załoga zakończyła na 10. miejscu. Kaczmarski nie ukrywał radości ze znalezienia się na mecie i lekcji, jaką od bezdroży Kataru otrzymał. Najważniejszą lekcją, jaką uzyskałem, to jest prowadzenie samochodu w bardzo szybkich partiach, ustawianie go i tutaj delikatne wyjście poza krawędź drogi prowadzi od razu do kapcia bądź rozbicia całego samochodu, bo są spore kamienie, które leżą na poboczach i tylko czekają na takich jak my. No i tak naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać i to nauczyło mnie, żeby to auto pilnować, ustawiać ten samochód do zakrętu, do hamowania, także uważam, że ten rajd bardzo mi pomógł w dalszej edukacji. Zawody dały odpowiedzi na wiele pytań, które przed startem dręczyły naszych rajdowców. Ten rajd pokazał nam, że po pierwsze jesteśmy w stanie rywalizować z bardzo dobrymi zawodnikami. Oczywiście brakuje nam jeszcze trochę doświadczenia, pewnie zrozumienia zasad tej gry do końca. Gdzieś tam jeszcze mamy jakieś braki, ale ostatecznie wiemy, że nadajemy się do tego sportu, że jesteśmy w stanie tutaj być wysoko. Jeśli poćwiczymy parę drobnych elementów, będziemy naprawdę mocni. 15. miejsce Lotto Teamu w stawce czołowych załóg świata jest bardzo dobre. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie pech Kaczmarskiego. Po drugim etapie kierowca spędził wiele godzin ze służbami medycznymi przez zatrucie. Nie był w stanie jechać w trzeciej odsłonie rajdu. Czy mógł tych problemów uniknąć? Wydawało mi się, że po prostu nie popełniłem żadnych błędów w jedzeniu, no ale tak jak to było po prostu czyste nieszczęście, wszyscy jedliśmy to samo, mi akurat to zaszkodziło. No i to chyba przed tym się da się uchronić, tylko przywożąc ze sobą kanapki z domu, a tego wiemy, że nie możemy zrobić, także no będę bardziej ostrożny. No, zawsze staram się być ostrożnym, no ale tym razem się nie udało, no i efekt był taki, że nie byłem w stanie wczoraj wystartować i dzisiaj też było mi bardzo ciężko. Problemy także te zdrowotne hartują. Tak do sytuacji z zatruciem podchodzi przynajmniej wrocławianin. Nigdy się nie poddaję, bo przyjeżdżam po to, żeby tutaj walczyć do końca, a jeżeli coś się nie udaje, no to jest to wliczone w grę, ale robię wszystko, żeby ukończyć i żeby przejechać tą trasę jak najszybciej. Rajd Kataru pokazał, że Martin Kaczmarski garściami czerpie wiedzę od swojego mentora Krzysztofa Hołowczyca. Kolejna część programu Mistrz-Uczeń zdała egzamin. Codziennie z Krzysztofem byliśmy w kontakcie, codziennie rozmawialiśmy, codziennie dyskutowaliśmy na temat kolejnego odcinka. No i tak naprawdę dzięki niemu jestem tutaj na mecie bez większych uszkodzeń. W rajdzie Kataru biało-czerwoni zaprezentowali się bardzo dobrze nie tylko w kategorii samochodów. Trzecie miejsce wśród motocyklistów zajął bowiem Jakub Przygoński, a rywalizację quadów wygrał Rafał Sonik.